skończyłem grafikę i dopiero malarstwo zainteresowało mnie trochę później. Też pisałem taką pracę magisterską o grzybach, która stała się książką Świętych Grzybów. O której mówiłeś wczoraj. Tak, o której mówiłem wczoraj. No i co tu mogę powiedzieć? Dużo z tych prac jest właśnie inspirowanych naturą i tymi grzybami. I też możemy tutaj je zobaczyć, na przykład wieszcz polski również znał prawdę. Co prawda pisał między, umieszczał to, te informacje tak między wierszami, niedosłownie. No ale jak tam kto się zainteresuje, ten może się dowiedzieć. No i tutaj oczywiście on nie jest tak do końca na poważnie pokazany. Jest tutaj też ślimak, moje zwierzę niemocy. Albo mocy. No i ślimak też symbolizuje wolność, żeby robić coś sobie powoli, spokojnie. Dosłownie wolność. Wolność w dwóch znaczeniach tego słowa. Powolny. Powolny, ale też i wolny, jako że wolny duch. Jako filozof bym powiedział, że źle rozumiana wolność to grzyby. A, no ciekawe. Trzeba też jeszcze powiedzieć. No tak, no, grzyb ma dużo tajemnic w sobie. No ale też jest właśnie takim motywem słowiańskim, który pomaga nam wrócić do prawdy, zobaczyć co jest prawdziwe, skontaktować się z naturą i też z naturą, z całą przyrodą po słowiańsku byśmy powiedzieli. Przyroda jest tym słowem takim tutaj bardziej adekwatnym, no, ale też pozwala nam zaufać własnym zmysłom, zobaczyć co i jak jest, wyjść na ganek, wyłączyć telewizor i zobaczyć, czy coś się kręci nam tu, czy niekoniecznie. Po prostu uszy, oczy, dłonie, czucie, skóra. No i tutaj kolejny obraz, który malowałem na festiwalu Heart and Mind, czyli serce i umysł. Taki też festiwal świadomościowy, można powiedzieć szamański. No i tak, grali mi tam Indianie, Peru, a ja sobie to malowałem. Ale nie wspierał się pan grzybkami? Oczywiście, że się wspieram, zawsze. Bez grzybów nie byłoby nic, co tutaj wisi. Grzyby to jest wspaniała inspiracja. No i tak, mamy tutaj... Rozszerzają percepcję po prostu. Rozszerzają percepcję i tak jak mówię, no, kontakt z naturą, wyłączenie telewizji, radia i skontaktowanie się choćby ze słońcem. Jest taka technika, która się nazywa yoga solarna. Polega to na obserwowaniu wschodów i zachodów słońca i po prostu patrzeniu się w słońce. To moja babcia uprawiała. No, to wielu joginów uprawiało. Proszę, co w tej naturze te czołgi? Te czołgi to niekoniecznie są czołgi. To mamy, to mamy. To są takie trochę mrówkojady na kółkach. Działa przyroda. Albo takie trochę słonie. No one są też takie nie do końca poważne. Jak sobie zobaczymy, te czołgi odchodzą w przeszłość, czyli w lewą stronę, gdzieś tam no już wychodzimy z tej ery zbrojeń, ciężkich maszyn. Także one mogą sobie być zabawkami dla dzieci. Czyli to jest pobożne życzenie. Tak? Pobożne życzenie. Tak powinno być, ale niestety no tak, jeszcze tak nie jest. No, taka jest. Zależy też właśnie w czyim świecie. No w moim uchowalcie. Tak, to jest nie. U ciebie już tak jest. U mnie już tak jest. Ktoś ogląda telewizję. Wojny hybrydowe materializują to, co nam tutaj pan mówi. Bardzo możliwe. No i tak, no i mamy też fotosyntezę, czyli słońce zasila nie tylko ludzi, uzdrawia ich, ale też rośliny. Tutaj próbowałem to zobrazować, tak jak ja to widziałem w tej wizji, że rośliny przyjmują te fale słoneczne i gdzieś tam odżywia je to bardzo. I podobnie jest też z człowiekiem. I ta joga solarna też polega na tym, że się stoi boso na ziemi, żeby ta energia krążyła, wtedy torus się tworzy. No ale to już jest technika zaawansowana. Ale powiem tyle, że się zaczyna to tak dość powoli, bo kilka sekund się dodaje każdego dnia, no i można tam dostawać ciekawe wglądy przez słońce. I jeszcze też powiem, że na przykład
światło telewizyjne albo z komputera jest bardziej szkodliwe, bo też jest taki argument, że trzeba czarne okulary nosić, smarować się kremami chemicznymi. Pozwolę się nie zgodzić z nim. Jeżeli nie możemy czegoś zjeść, to nie powinniśmy tego smarować z skóry. No ale to tak szczegół delikatny. No i ten konik. No i mamy konia, święta rodzina, podróż naprzód w przeszłość. Tak, taki tytuł dałem. I nie osiołek? I różnie to ludzie interpretują dzisiaj. Bardzo prześmiewczo na przykład odnośnie naszego rządu, czy tam sytuacji politycznej. Ja nic o tym nie wiem. Nie oglądam telewizji, nie czytam gazet. Super. Czytałem natomiast wspaniałą książkę Vadima Zelanda pod tytułem Transsurfing. I tam jeden z rozdziałów, jeden z tomów właściwie miał taki tytuł Naprzód w przeszłość. Także no odsyłam, tam była ta inspiracja odnośnie tego. No i mamy jeszcze Muchomorka Czerwonego, Słuchaj Kamieni. To jest też właśnie takie dla grzybów charakterystyczne, że widzimy, że życie jest wszędzie. W kamieniu, w krysztale, w drzewie, w słońcu. Słońce jest żywą istotą. Zupełnie inaczej niż być może NASA mówi. A to już nie będę wchodził w te tematy. Zwłaszcza tutaj. No i mamy też taki typowy surrealistyczny tutaj powiedzmy styl, no bo jeżeli staniemy bliżej, to co innego możemy zobaczyć na tym obrazie. Taki był mój zamiar, że miał to tak, taką iluzję tworzyć, że no stajemy dalej, widzimy powiedzmy galaretkę, albo kapelusz grzyba, albo czapkę świętego Mikołaja. Podchodzimy bliżej, okazuje się, że tutaj w tle mamy kobietę i być może ta galaretka to jest tak naprawdę suknia. I tak samo mamy wyżej kapelusz, ale może to jest latający talerz. Nie do końca. Każdy sobie sam może tutaj to powiedzieć, interpretować. I ja jak najbardziej zostawiam to pole dowolne. I często lubię nawet słuchać ludzi, jak mi tłumaczą, co jest moją miłością. Ale u pana kobieta jest chodzącą miłością, bo proszę zobaczcie. No jest, serce ma otwarte. Serce ma otwarte, to też jest jedna z właściwości grzyba, że one otwierają właśnie tutaj serce i mamy te skrzydła anielskie, czyli ten torus, który jak energia płynie, to też jest symboliczny. Ja nie jestem też jakimś bardzo wierzącym człowiekiem, nie chodziłem na religię, w wieku 7 lat się wypisałem z kościoła, ale później zobaczyłem poprzez właśnie grzyby, że jest duża mądrość w tych symbolach właśnie starożytnych tutaj mitologiach, że na przykład skrzydła anielskie, no to jest właśnie ten torus serca. Jak energia krąży, to mamy taką fontannę życia. No i mamy fontannę wiecznego życia. Też jak ktoś czyta Biblię, no to dzisiaj inaczej czytam to, inaczej mam większy szacunek, zupełnie inaczej to teraz rozumiem. No i mamy też tam z tyłu tutaj jakieś czarty, czarcice, wielką stopę Yeti, no ktokolwiek sobie tam może cokolwiek zobaczyć. Także no, cały świat jest tam latający talerz. Albo czapka czarownicy, wiedźmy bądź wiedźmina. No, bo to też ja po prostu tak od tego humora, bo jest czerwonego, jest serce, jest energia i ta energia aż ten kapelusz tak do góry w kosmos. Siła. Wszystko tu można. Tak, tylko ja rozumiem tutaj kosmos, w kosmos. W takim rozumieniu wedyjskim, starożytnym. We wszystkich moich pracach jest właśnie ta kosmologia geocentryczna, gdzie jest kopuła i tak jak w Biblii mamy firmament. No i tak, no jest to takie właśnie nie do końca też na poważnie, bo tu jest dużo humoru w tym wszystkim, chyba w każdym, najbardziej może w tym Mickiewiczu, ale tutaj też. Dziękujemy ci bardzo.